Mateusz Pitura, student 5 roku geologii, a teraz też duma Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs polegał na tym, żeby zrobić mapę eksploracyjną Marsa, czyli mapę, gdzie pierwsi ludzie mogą wylądować. Studenta zainteresował specyficzny układ dolin, wzgórz i kanałów występujących na Marsie. Ta recenzja map polegała na przykład na prześledzeniu map pierwiastków, które występują na Marsie, na przykład woda. Są takie mapy, można to prześledzić. Mapy na przykład geomorfologiczne są bardzo, bardzo przydatne też. Sporządzona mapa jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Może być też wykorzystana do dalszych badań i prac terenowych na Marsie. Mamy dużo zdolnych studentów. Oczywiście najbardziej wyróżniają się w działalności naukowej, publikacje, wystąpienia na konferencjach, ale też zdarzają się takie sukcesy jak ten obecny. No i przede wszystkim tacy studenci zapiszą się w wieloletniej historii naszej Alma Mater. Także to docenienie z każdej możliwej strony. I oby tych zdolnych studentów Wrocław miał jak najwięcej, aby móc się nimi później chwalić. Dla Echo24 Marta Laburda.